czym w godzinach wieczornych doszło do kolejnej tragedii na terenie powiatu puckiego. Około godziny 20 dyżurny puckiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące potrącenia przez pociąg na trasie Gdynia-Hel na wysokości miejscowości Gnieżdżewo. Natychmiast zostali skierowani policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci po przybyciu na miejsce wstępnie ustalili, że do potrącenia doszło na wysokości miejscowości Gnieżdżewo. Tutaj poniósł śmierć 23-letni mieszkaniec powiatu malborskiego. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Na miejsce została skierowana ekipa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, prokurator rejonowy z Pucka oraz lekarz z zakresu medycyny sądowej. Te czynności trwały pod nadzorem prokuratora. Nadal trwają. Policjanci wykonali na miejscu szkic sytuacyjny, wykonali oględziny pociągu, jak również miejsca zdarzenia. Policjanci zabezpieczają ślady. Ciało zostanie przewiezione do prosektorium w Pucku. Będziemy szczegółowo wyjaśniali okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Zostaliśmy poinformowani przez obsługę właśnie pociągu. Czyli dyżurny, tak? Pociągu zawiadomił policję. Zgadza się, tak. Dyżurny pociągu informował dyżurnego puckiej jednostki. Ta linia jest nieczynna ze względu na prace, które trwają pod nadzorem prokuratora, technik kryminalistyki wraz z policjantem z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Wykonują jeszcze czynności oględzin tego miejsca zdarzenia, jak również zabezpieczają ślady.